Bomba została zaplantowana, no i spójrzmy, ile wykona tutaj Styko. No teraz chyba wie, no tutaj nas zawodniło też niekoniecznie, ale jednak Styko, no troszeczkę zagalopował się, widział gracza na rampie, ale... ...tej fazy dalej. No i pierwszy bardzo wymagający przeciwnik, no ale wtedy też tak było, że trzeba było pokonać takie drużyny jak Monta. Teraz Snax pokonuje Keksana, bijamy trafia nawka i w zasadzie no szybkie eliminacje są zdobywane. Kwestia, czy został zauważony Snax, tak jest. Apex wraca nam do tej rundy, Jake'em jeszcze z rotacją, ale tutaj Sound będzie w stanie go domknąć. No piękna pozycja na konektorze i tego nie ma prawa spodziewać się Jake'em. Także Sound ze stoickim spokojem takie zabójstwo zgarnia i friend. No nawet mam wrażenie, że nie wychylił z tych worków, a był uważam, sprawdza co się dzieje w rejonach sajtu mniejszego, tak na headshota zerka biały, sprawdza też trójki, ale tutaj będzie aż dwóch przeciwników i raczej mamy tutaj informację o tym, że Styko jest ustawiony na trójkach. Sound, ależ wejście smoka, 3 eliminacje od Sounda, doskonale teraz zaprezentował nam swoje możliwości Sound, 14 eliminacja na tym Vertigo. No i tak naprawdę Keksan z Nawkiem nie mają czego szukać. Keksan na środku szuka jakiegoś zachodzącego przeciwnika, ale nie doczeka się eliminacji, tak jak Najman odłamkowym. Jednak my się nie poddajemy. Sound z wychyleniem na bombsidzie, Jake'em w międzyczasie na środku, ale tutaj pytanie, ile prawa zdobędzie Jake'em. No na całe szczęście tylko jedna eliminacja, bo znowu gramy dwójkowo, znowu gramy na refrag i to jest naprawdę doskonała informacja, że kucharze grają jak pełnoprawna drużyna, że grają razem, że nie dają się zaskakiwać. No chociaż Styko potrafi tutaj indywidualnie też w takiej rundzie poczarować. Snax ostatecznie pozostaje sam na placu boju. No i ciężka runda. Teraz z perspektywy Janusza, no przede wszystkim dlatego, że Styko kasuje czwartego naszego zawodnika, a Apex triumfuje. Teraz bliżej, no i na shifcie jest podejście, flash dorzucony, biały się chowa, ale ten sam zdobywa trafienie na Styko, dodatkowo biały likwiduje Jake'ema, JL z Nawkiem odpowiadają, więc mamy sytuację 2 versus 3, przewaga dla naszej formacji. Friend zdobywając tą eliminację daje ważne zabójstwo na przewagę. Bomba zostaje zaplantowana. No i zauważmy, że teraz jeszcze dosyć daleko jest Snax od tego bombsite'u. Tutaj generalnie Friend oraz Blitz muszą ubezpieczać pozycję na bombsite'zie. A teraz naprawdę ten granat jest w 100% wykorzystany przez antyterrorystę. No zdążył sobie podejść. No i teraz Blitz na bombsite'zie czeka na atak, jest eliminacja i Blitz, jak widzimy teraz, nie podołał jeszcze wyzwaniu, żeby trafić Nawka, on odpowiedział, ale na całe szczęście Friend zdobył kończące trafienie i to leta z kuk. B. No i duży spokój, no słyszy co się dzieje, na pewno da informację, że pod bombsite'em B jest kilku oponentów. No i Sound teraz właśnie będzie mógł wypunktować, ale bardziej ataknione, ale nie trafia zbytnio strzałów. Trafia natomiast Blitz, który świetnie zgarnia dwie eliminacje, ale to było za mało, żeby kucharze poczuli się pewnie w punkcie pistoletowym. Jedynie Snax pozostaje przy życiu. Sytuacja 1 versus 3, no ale Janusz nie takie rundy wygrywał. Chociaż tym razem nie uda się, Naft zaskoczy w tej sytuacji ekipę kucharzy. No ale teraz pojawia się oczywiście próba rozegrania takiej rundy przez Apex. Na szybko na środku jest zeskok, ale jak widać Blitz kompletnie zaspał w tej sytuacji. Sound na całe szczęście odpowiada, a Friend w smoku radzi sobie rewelacyjnie. Sound dodatkowo dokłada jeszcze jedno zabójstwo i z tego bombsite'u Sound jest generalnie ogromnym zaskoczeniem. Jake'em nie daje sobie rady z białym, dzięki czemu Leta Skup zaryzykowało tym fullem i jak widać po raz 15, żeby mieć zagwarantowany overtime. No ale najlepiej byłoby wygrać po prostu mapy. No teraz Blitz niestety skasowany sam z odpowiedzią. Chowa się tutaj jak może, ale nie był w stanie wytrzymać jednak mimo wszystko tego strzału. Friend na pozycji, Friend! Jednak zobaczmy jak przytomnie z tej awupy. On poczekał, aż JL będzie w jego zasięgu i dopiero wtedy oddał te strzały. No ale Friend, nie wiem, co ty jadłeś na śniadanie, chłopie, ale daj przepis. Daj przepis, bo ty jesteś dzisiaj rewelacyjny. Kolejny raz multi trafienie od Friend.
i mamy w tym momencie, moi drodzy, wynik 15-9, a Janusz w swoim stylu nożuje styko w tej końcówce, dominacja po CT, kucharze miażdżą w tym momencie ekipę Kubena, no i dyktujemy tutaj warunki na własne. Bardzo wolno, no mamy frienda, więc ja jestem spokojny, 4 versus 4, jeszcze friend spodziewa się pleców, no rywale w zasadzie we trójkę przygotowani na bliska, biały od pleców zaskakuje teraz przeciwnika, styko z odpowiedzią, no ale my wiemy mniej więcej, że rywale są ustawieni właśnie na ten close distance. Szybki jeszcze reload broni, Janusz już teraz na pewno daje info, gdzie jest ostatni przeciwnik, także Snacks kończy rundę eliminacją, ale chyba nie będzie czasu. No nie ma, nie ma niestety czasu na rozbrojenie bomby. No bardzo fajny punkt od kucharzy. No szkoda, że zabrakło tak niewiele, aby zdobyć. Jeżeli tak solidny snajper ma broń snajperską w swojej dłoni. Spójrzmy na sam. Podchodzi od rampy, ale friend z białym na współkę zdobywają eliminację. Zobaczmy, jak się wymienili. Jeden asystuje drugiemu, drugi pierwszemu. Więc zgranie na najwyższym poziomie. Na tej rampie Janusz jeszcze wyjście i wyłapanie. Wyłapanie kolejnego zabójstwa. JL dostaje lufę. No i Apex nie istnieje w takiej rundzie. Blitz daje info, że na środku znajduje się przeciwnik. Także można spróbować przerotować. Można ustawić się teraz pod atak od środka. No ale tylko daje zabójstwo. Dobrze, że Sound odpowiada. No i Nawk pozostał sam. 1 versus 4. No to jest domknięcie mapy. Biały jak rozpoczął, tak również zakończył mapę zwycięstwem. Mamy 1 do 0, moi drodzy. Kucharze odnoszą zwycięstwo na drugiej wymiany podczas tego spotkania. Wiemy, że JL i spółka zaczynają po stronie defensywnej, natomiast kucharze po Terro wjeżdżają na dzielnie i Snacks z trafieniem otwierającym. JL-a już z nami nie ma. No i właśnie wczoraj Janusz mówił, że mid to jest taka niewdzięczna pozycja do krycia. No i jak widać, chcą tego mida wykorzystać. Snacks, jakie wejście! 3 eliminacje w rundzie pistoletowej zapewnia drużynie kucharzy ogromne prowadzenie. O i teraz biały na raty, ale ostatecznie z eliminacją zawodnik Let Us Cook. 1 do 0. Bardzo dobry początek. Rewelacyjnie. Przewaga w rundzie drugiej. Chcą pokazać, że ten Anubis jest do wygrania. Chcą pokazać, że na tym Anubisie można pokonywać światowej klasy ekipy. Chociaż biały zdobywa tu jedno zabójstwo. Pojawia się również i Jake'em, który zaskakuje Blitza. No i Snacks pozostaje w klaczu. 1 versus 2. Bardzo ciekawa pozycja od Snacksa na filarze. Janusz daje tutaj zabójstwo i chowa się teraz zagrać. Będzie próbował Snacks na czas, ale Nawk dojeżdża tutaj pozycję i widać, że będzie starał się rozbroić bombę. Czy czasu wystarczy? Chyba tak. Chyba pojawi się to zwycięstwo, chociaż niekoniecznie. Snacks zagrał wystarczająco długo, żeby Nawk nie mógł rozbroić bomby, więc Janusz wygrywa takiego klacza. Rozgrywane w jednym meczu CT dominuje, w drugim meczu Terro dominuje, a w trzecim jest typowo 50-50. Na razie jednak jest JL, który wyładowuje swoją energię na białego i zdobywa likwidację otwierającą. Także prowadzenie minimalne jest po stronie CT. Zobaczymy na jak długo, bo teraz tylko z Galila dokłada kolejne zabójstwo. Odpowiada również i Blitz, no ale ewidentnie bombsite A jest kontrolowany. Co prawda w deficycie zawodnika, no ale przejęty bombsite to przejęty bombsite. Trzeba ustawić się jakoś fajnie, trzeba zdobyć tutaj jakieś eliminacje. No i właśnie Snack będzie wychylał, ale Nav spodziewał się tego typu zagrania. Pozostała. W zasadzie nikt już nie pozostał po naszej stronie. No szybko Apex uporało się z naporem naszej ekipy. A nie zrobić tutaj jakieś obrażenia. No może wejść za chwilę też na plecy, gdyby pojawiło się już to wejście od naszej ekipy na bombsite A. Chociaż też z tego, co widzę, jest podejście drugiego z zawodników Terro, czyli od Sounda w rewiry site'u mniejszego. Pojawiło się to zamieszanie. No i teraz odpuścili dzięki temu ten bombsite A zawodnicy Apex. Jest szansa, żeby wyciągnął teraz blitz przeciwnika, więc w sytuacji 3 versus 3 mamy przejęty bombsite A. Paczka zostaje zaplantowana. JL, pamiętamy, że jest mocno obity, także dobrze byłoby skontrolować tę pozycję na mapie.
właśnie. JL zostaje zabity. Zabity też zostaje Jake'em. No i tylko Kixan na środku wie, że takiej rundy nie wygra. Także bardzo fajna zmyłka ze strony Luke. Wydaje mi się, że Sound, wychylając się na drugiego zom. Jednak pozostali już niekoniecznie. Spójrzmy, Snax w tej rundzie coś próbuje upolować na tym bombsite'cie. Bo Snaxowi udaje się zdobyć trafienie. Kixan z odpowiedzią w międzyczasie dokłada dobrze granat odłamkowy i Kixan kasuje już trójkę naszych reprezentantów. No i pierwsza likwidacja w tej rundzie była bardzo fajna. Ale no te kolejne są zdobywane przez drużynę przeciwną, chociaż Biały jeszcze się chce przyłączyć do fragowania, ale ostatecznie Kixan kompletuje Ace'a. 5 eliminacji zdobyte przez jednego zawodnika Apex, więc widać, że jeżeli Kixan... Wybaczcie, wybaczcie, ja już tutaj z wami jestem. I jest też, jak widzimy, duża kontrola ze strony drużyny Apex. Snax pozostaje sam, no ale JL znajduje się już na plecach, także Apex wygrywa w tym momencie po raz siódmy. Granaty w kierunku bombsite'u B odcięta, zostaje całkowicie pozycja. Widać, że przygotowane jest to wejście przez kucharzy. No i proszę, JL zdobędzie teraz eliminację. No przez te smoki potrafią klikać raczej Apex, ale teraz też Biały potrafi zaryzykować takim wyjściem przez granat dymny. Blitz plantuje bombę, wychylenie się ze strony Snaxa i jak widać z tej snajperki Janusz wykonuje dobrą robotę dla swojej drużyny, a Biały nie tyle co wyjechał przez smoki, co również dojeżdża teraz respa rywala i zdobywa bardzo cenne zabójstwo na przewagę. Ale to jest tylko minimalna przewaga jednego zawodnika. Także Kixan i spółka mogą powoli podchodzić. I spójrzmy, no Kixan broi w tym momencie bombę. No i teraz trzeba przejeżdżać. Kixan jednak na całe szczęście zostaje tutaj skasowany. Friend Steka przyspieszył na bombsite i dołożył dwa ważne trafienia, dzięki którym Letaskuk wygrywa. I zawodnicy nagle zdobywają eliminację. No nie najlepsza informacja na samym początku. Oj, chociaż teraz Blitz chce skontrolować w pełni pozycję na Wenecji. Mamy, jak widzimy, wyrównanie. No pytanie, czy spodziewa się Styko na Heavenie, bo dotychczas to ekipa Apex, skracając pozycję na mapie, zyskuje ogromne prowadzenie. JL trafia ponownie. Friend pozostaje teraz jednak sam w sytuacji 1 versus 2. Sebastian z kałachem w dłoni, no podchodzi w tym momencie pod pozycję, ale ewidentnie nie spodziewa się Styko, ale Styko, ale teraz misuje. No Friend wjechał na niego z nożem, a i tak zdobył eliminację, dzięki której wyrównał nam się stan tej rundy 15. No powiem wam szczerze, że bardzo ciekawie zapowiada nam się ta końcówka. Defensywnie spodziewa się raczej tego, że przeciwnik nie będzie posiadał defuse kita, więc wydaje mi się, że spróbuje znowu zagrać na czas to wszystko zawodnik Letaskuk. Jest podejście, Kixan znajduje się w BS-ie, no ale jak widać ewidentnie teraz fejkuje to rozbrajanie bomby. Jest przyspieszenie, no ale Friend ze stoickim spokojem, moi drodzy, taką rundę wygrywa. No nie ma co ukrywać, pięknie, pięknie Friend wyklaczował na Letaskuk. Za chwilkę zgarnie drugi punkt pistoletowy na swoje konto. No bo na razie to Jake'em wyłapuje Blitza, który próbował bardzo agresywnie podejść do tematu. No Kixan w międzyczasie też trafia Snaxa. Także jednak w tej pistolce no Apex zdecydowanie mocniejsze. Także ekipa Apex zdecydowanie mądrze przystępuje do tej rundy. No Jake'em w międzyczasie zdobywa odpowiedź. No i okazuje się, że bez większego trudu Apex pójdzie tutaj po zwycięstwo numer 9. Ale jeszcze postara się tutaj Sound zdobyć jakieś trafienia. Uda mu się zdobyć jedną eliminację, ale to będzie wszystko. 9-7 na naszych ekranach starcia. No i sprawdźmy, czy teraz drużyna Letaskuk odpowie, bo mamy ku temu potencjał. No mamy takie bronie, gdzie realnie można tutaj przeciwnikowi zagrozić. I Snax, jak widać, robi różnicę. Janusz nie tylko z jednym trafieniem, ale z tego maga wybombia kolejnych przeciwników. Jest przecież piekielnie mocno obity Kixan, więc ta runda zaczyna się dla nas fenomenalnie.
No chociaż odpowiada JL jeszcze zabójstwem na bombsajcie. A tutaj jednak rewelacyjnie, zobaczcie jak dwójkowo wcelowała się tutaj nasza formacja na pozycję, dzięki czemu zdobywamy trafienie odpowiadające. No i zostaje Styko oraz Kiksa. No wiemy, że Styko dzisiaj nie ma jakiegoś rewelacyjnego spotkania, no ale wiadomo, że jest potencjał, żeby zrobić robotę. Ale Sound teraz tego Digla pograł na tym bombsajcie jak profesor, który wykłada na mojej uczelni, i zagrał po prostu mądrze, więc doskonale. Ta runda Apex gra dosyć powoli, ale próbują ostatecznie podjechać teraz na bombsite A. Niecelne jednak strzały. Blitz na tym BS-ie przygotowany. Snacks również już dołączy do swojego kolegi i jest klikane. Jest, moi drodzy, klikane. Blitz daje hat-tricka, a przy życiu tylko Jake'em. Jake'em w sytuacji 1 versus 4. No ale Snacks zdąży się wcelować tego mida i nie pozwoli rywalowi na jakiekolwiek zagrożenie. 9 do 9. Leta bardzo. No nie chcę oczywiście jeszcze zapeszać, ale sam fakt, że taki wynik jest na tym Anubisie, to już jest naprawdę bardzo fajny prognostyk. I teraz terroryści rush na środek, na front, ależ rewelacyjnie stanął przy tym środku. No i zobaczmy jak wyklikał, no podwracał się najpierw w jedną stronę, później w drugą, no i pofragował sobie front. Szczęście, jest typowo jeden zawodnik w BS-ie, no przydałoby się, żeby biały za chwilkę dołączył do kolegi, bo to wejście właśnie nabiera rozpędu. No Blitz na BS-ie próbuje tutaj się odnaleźć, no i trafiał jeszcze Styko dosyć mocno Blitz, jednak on ostatecznie eliminacje zostają zdobyte przez Terro. Pojawia się teraz walka, biały z odpowiedzią, 3 versus 3 na ekranach. JL przygotowany tuż za smokiem, a biały jakby się tego spodziewał. Oj, biały daje teraz przewagę. Pamiętamy, że Styko ma zaledwie 8 HP, więc zdecydowanie dobrze kroczy nasza formacja jak na razie w tej rundzie. Tylko trzeba teraz wykorzystać szansę, no rywale są piekielnie poobijani. No ale tutaj potrzeba przyspieszenia i biały idealnie się tutaj zaprezentował. I zobaczmy, Styko pozostaje sam niecelny. Jednak strzał w wykonaniu frienda. Także Styko, mając 8 HP, wygrywa taką rundę dla swojej ekipy. Aj. W zasadzie teraz daje info, że no panowie, side B został zajęty, widzi rywala i teraz jednocześnie zdradza swoją pozycję biały, ale daje mimo wszystko i tak bombę przeciwnikowi. Od razu jednak znów refraguje formacja ofensywna. A my gramy dwójkowo od muzeum, jest wychylenie, jest już fokus na bombsajdzie, ale friend zostaje wyciągnięty i przy życiu tylko i wyłącznie Blitz w tym przypadku fraguje i nie wie do końca gdzie jest rywal, ale teraz zdaje sobie sprawę, że przeciwnik ustawiony jest na okolicach łącznika i Blitz nie popełnia błędu. Fenomenalna końcówka w wykonaniu tutaj naszego bratanka z Rumunii. 11 do 10 i Leta Skuk, moi drodzy, ponownie na prowadzenie na mapie Anubis. Po prostu czeka na rywali, tym razem nie ma jakiejś ustawki. No jest jedynie friend, który ze snajperką przy bombsajdzie B. Oj, no nie wiem jak to nie weszło, ale rywal przyspiesza, ale jak widać Sound na daleko ubezpiecza doskonale, doskonale ten bombsajd. Tutaj pojawia się nagle czterech zawodników w szeregach Leta Skuk. No i dominują na tym bombsajdzie. Na domknięciu mamy jeszcze Snacksa, który misuje taki strzał. I biały pozostaje w pojedynku 1 versus 1 z napkiem. Można odetchnąć. Biały wygrywa taką wymianę, dzięki której Leta Skuk zgarnia 13 punkt. No ale jak na eko? No Apex wyrządził 25 wymianę. No i biały zmuszony do ewakuacji z pozycji, a trafia jakimś cudem przez tego smoka. No świetny początek, dodatkowo friend, jak i w zasadzie cała kampania Leta Skuk zgarniają trafienia początkowe. To prowadzenie było bardzo fajne, ale teraz Snacks na całe szczęście kasuje podchodzącego Jake'ema i to Styko pozostaje w klaczu 1 versus 2. Styko ustawiony na łączniku, podnosi sobie kałacha i próbuje z tym kałachem ustawić się jakoś sensownie. Natomiast Polacy, czy w zasadzie Polacy, nasza ekipa podejdzie sobie dwójkowo, Blitz oraz Snacks. Dorzucają odpowiednie granaty, żeby odciąć tutaj możliwe pozycje smoke na pakę i teraz skanuje w tej sytuacji Styko, ale jednak dał sobie radę. Ja myślałem, że paka została rozbrojona, ale chyba gdzieś tam w ostatniej sekundzie udało się zawodnikowi Apex namierzyć.
JL coraz bliżej tego łącznika, natomiast z tego co widzimy, no nie bardzo jest chętny sprawdzić tę pozycję i Sound dzięki temu zgarnie eliminację. Sound po raz drugi w rundzie 29. Ależ ważna jest teraz ta postać w szeregach pucharzy, bo frakuje ponownie. Sound 4 eliminacje na Echo i czy to będzie 15 punkt dla ekipy kucharzy, czy Sound dołoży tutaj Ace'a, bo przy życiu pozostał tylko i wyłącznie na ogniu. Wystarczyło ustawić się na taki zaskakujący pozycji i pokazać, że trzeba punktować. Jest frag od ostatniego z naszych graczy. Piękny punkt, piękna runda w naszym wykonaniu. No powiem wam szczerze, że sam chcę przesadnie pikować w tej sytuacji Jake'em. 5 versus 5, site wciąż odpuszczony, ale tutaj do teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dorzucony smoke na zgaszenie tego molo. No i powoli ekipa Leta Skugę zbliża się na bombsite, ale JL na pozycji doskonałej. 4 eliminacje wpadają łupem ekipy Apex i jednak OT. Jednak, moi drodzy, dogryweczki na drugiej mapie tego już blisko łącznika. No palak, jakie granaty polecą teraz na bombsite. I terroryści zdążą się schować, ale u nas najważniejsze, żeby zagrać to razem, żeby nikt się nie podpalał w jakiś głupi sposób. Tylko teraz właśnie zostało to dobrze rozegrane, zauważony przez Sounda przeciwnik, ale Jake'em z eliminacją. Biały natomiast też dokłada coś od siebie i widzi tutaj jeszcze blitz przeciwnika, ale nagle pojawiają się kontry i tylko Friend na placu boju. Friend ze snajperką jeszcze podejdzie, Friend trafia rywal za kolumną i tego niestety nie spodziewał się snajper naszej formacji. Apex wychodzi jakimś cudem z opresji w tej rundzie. Tak rewelacyjnie rozpoczęliśmy zwyciężyć i tego myślę, że kibice oczekują. Na razie jednak pierwsze strzały niecelne i od jednego i od drugiego gracza, chociaż no Friend no mimo wszystko dostał z tej snajperki, ale nie na tyle dobrze, żeby stracić życie w tej sytuacji. Jednakże CT-ki, bardzo ładne skany, przytomna gra w tej defensywie. Bombsite jak widać przez nich opanowany. Naw Kiksan z kolejnymi fragami, przy życiu tylko Janusz, no ale Snax jeszcze zdobywa trafienia. Snax trafia dwóch rywali, ale jak widać, no za duży natłok formacji przeciwnej, za duży natłok formacji przeciwnej był tutaj zgromadzony. Na ok, Kiksan ustawiony z dwiema beretkami tutaj w okolicach longa, no ale Snax plantuje bombę, więc to jest duży pozytyw. Tam stópki widziane, konkretnie pięte, ale Biały wjeżdża na dzielnie i Biały zdobywa teraz eliminację, pestkuje do JL-a. No troszkę mu to zajęło, ale najważniejsze, że wymiana została wygrana, chociaż tylko przez moment ta przewaga była utrzymana. Styko trafia Białego, który skompletował w tej rundzie hat-tricka, no i przy życiu pozostaje tylko Snax. Snax teraz z szansą. Oj, ale te strzały niecelne i niestety mocno obici przeciwnicy dają sobie radę w rundzie pistoletowej. 1-0 dla drużyny Adzin, ale odpuszczamy pozycję snajpera i skupiamy się na tym, żeby podjechać pod bombsite, tylko że paczka zostaje zaplantowana, a my tracimy zawodników. Jest to 2 versus 4 podejście od blitza. Celowanie się w pozycję, a Styko tutaj jakby chciał za chwilę ją wychylać, jednak Blitz błędu nie popełnia. Jest ustawienie się również dobre z perspektywy Białego, także wyrównujemy stan rywalizacji. 2 versus 2, Biały idzie dalej po swojej, to jest hat-trick zdobyty przez mistrza świata i Leta Skuk wychodzą z opresji. 2 versus 4 zanotowane teraz na naście ze strony Białego. Informacja jak na razie jest dosyć konkretna. No Biały napiera teraz na BS i zgarnia eliminację. Biały po raz drugi, Friend w międzyczasie z odpowiedzią i tutaj trzeba wyciągnąć Jake'a jak najszybciej. Snax wie doskonale, że należy wyjechać razem na rywala, żeby nie było tutaj zbytnio możliwości na insta odpowiedź. Tylko jeden zawodnik, Styko pozostaje w klaczu, 1v2. Friend ustawiony na ninja, teraz natomiast sprawdzona zostaje pozycja przez tego zawodnika. Oj, ten granat od Styko zaboli, ale Snax wciąż stoi o własnych siłach. Paka na Janusza, więc Snax na dobrej pozycji trafia rywala po głowie. No i teraz niezwykle ciekawa wymiana. Snax coraz bliżej, Janusz nie daje sobie jednak rady. Styko bez defa, ale jednak z czasem, że zdąży tę bombę rozbroić, więc 2-0 dla drużyny Apex, ale wielka szkoda, bo to była naprawdę bliska runda i powiem...
bo friend na raszu tutaj wjeżdża na bombsite. Zobaczmy, co się dzieje. Jest szansa na zdobycie trafienia. No i proszę, ta agresja teraz zaowocowała, ale tylko na moment, bo naprawdę, no w chwilę czasu Apex wyrównało stan i zdobyło przewagę. Ale teraz to ostatecznie Snax ma okazję. Widział przeciwnika biały, więc wspólnie ze Snaxem, no powalczą o zwycięstwo w rundzie numer 6. Dorzucony flash, jest wychylenie, no ale jest biały, który no tutaj ewidentnie błędów nie popełnia, i biały kolejny raz dokłada multikille. Doskonała robota zrobiona w tym momencie przez białego. Mamy wyrównanie. Także pod bombsidem B będziemy musieli zrobić zamieszanie i trzeba sprawdzić ninja, ale jak na razie Snax tej pozycji nie sprawdza, ale dobrze, że mamy insta odpowiedź. Także dostrzeżony zostaje w tej sytuacji gracz ustawiony blisko longa, no i zamknięty troszeczkę między tymi młotowami JL będzie czekał na kontakt kolegów, bo Jake'em akurat wjeżdża od pleców, natomiast w zasadzie od pleców również podchodzi friend ze snajperki. Także taka wymiana, no plecy za plecy w pewnym sensie. Jednak coraz bliżej bombside'u drużyna CTNA zajmuje już Jake'em pozycję. Usłyszany! Jednym Jake'em i biały dzięki temu może wybombić. Także Kiksan w klaczu 1v1. No Blitz tym razem będzie starał się walczyć. Napaka fejkowo defowana, Blitz czeka, on wie, że tutaj wystarczy zagrać na czas, a że zawodnik Apex nie będzie miał chęci defowania tego na raz. No to na całe szczęście dla nas punkt zostaje z łatwością. Powoli muszą się zastanawiać nad podejściem. No mam nadzieję, że pozycja Styko przede wszystkim zostanie sprawdzona, bo Styko już coraz bliżej, jednak Pacto Styko może tutaj przepuścić. Oj, 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 tarapaty, bo nagle mamy trzy trafienia otwierające. No i tak się mści, niesprawdzanie pozycji. Styko jednak wciąż tutaj czeka. No my podnosimy bombę, ale CT zaczyna przyspieszać, no ale na białego dzisiaj, moi drodzy, nie ma chyba recepty. Snax dokłada też coś od siebie. Dorzucony, ciekawy granat odłamkowy na blisko. Snax będzie próbował zaplantować bombę, no ale jak widać, bardzo trudno będzie do tego doprowadzić, gdy Kiksan jest przygotowany na blisko, a Nauk ze snajperki może pokarać białego się na jego koncie. No i sprawdźmy. Przewaga jednego zawodnika ma miejsce, tylko czy zostanie to wszystko wykorzystane, bo no tak de facto Blitz z tą bombą dopiero tutaj leci, a teraz pojawiają się kontreliminacje od drużyny przeciwnej i Sound ostatecznie ze snajperką pozostaje sam w tej sytuacji. Wydaje mi się, że zauważył Sound JL-a i będzie można pomyśleć tutaj nad sfragowaniem zawodnika drużyny CT, tak jest. Sound z kolejnym trafieniem na konto swojej drużyny. No i ostatecznie mamy 1 na 1 Jake'em versus Sound. No taka runda, jeżeli zostałaby przegrana, to naprawdę byłoby bardzo nieciekawie. Chociaż teraz dorzucony smoke Jake'em powoli pod to CT podchodzi. Natomiast tutaj w tym smoku pojawi się fake plantowania, ale Sound, jak widać, bardzo przytomnie w takiej rundzie zdecyduje się zagrać, sfejkuje, obejdzie tego smoke'a naokoło i sfraguje, podchodząc 6-4 i czas na starcie numer 11 w tej rundzie. No ależ miss, ależ teraz chybił snajper drużyny Apex. No wow. No nie spodziewałem się, że Nawk będzie oddawał takie misy. Natomiast w międzyczasie biały wyłapuje skrót, no i biały! No ja nie wiem, co ten biały na tej mapie strzela, ale to jest coś fantastycznego. 18 zabójstw, no troszeczkę one in army, można by powiedzieć. No i zobaczmy, no biały insta rifnak. Kiksan próbował podejścia, a biały w tej rundzie i tak skompletował hat-tricka, także doskonale. Doskonale Leta Skuk po raz siódmy są w stanie zapunktować mi, aż z wrażenia głośnik spadł. Chyba już teraz wiedzą, że podejście będzie kierowane pod bombsite, a tutaj idzie mijanka, piątka skraca A, czyli NAF odpuści całkowicie bombsite, to kucharze wykorzystają. No i zobaczmy, co się dzieje. No od Styko zależy, ile fragów zostanie zdobytych w tej rundzie, ale akurat my podchodzimy od ronda, a tutaj Kiksan zdobywa likwidację. No halo panowie, no co się dzieje, było 3 versus 5, a nagle Sound zmuszony do klaczowania. No teraz jeszcze na plecach jest jeden z przeciwników, no i NAF to kończy. No tragedia, tragedia, moi drodzy. Te rundy przegrywamy jedynie na pistolety rywala. Tak nie może być. Apex to w ogóle niech broni. Widzę na feedzie, że zdobył trafienie na Kiksanie.
No i Kek'Sant troszkę na pewno niepocieszony z tego faktu, że został trafiony w plecy. W międzyczasie Friend czeka tutaj na skrót pozycji. Biały nie zamierza czekać, on po prostu wychyli. On po prostu pójdzie po eliminację. 20 zdobycz od białego. No i kolejna chyba próba się za chwilę powinna jakaś pojawić, no bo Snacks tak de facto wraca teraz na tego minimajka. No a Nawk z AWP kontroluje tego mida. Tutaj również mniej więcej jest informacja o tym, co się dzieje. Friend doskonale wychyla, ale zabrakło energii, żeby pofragować również Styko. Więc Sound znowu w klaczu, kolejny raz tak naprawdę w tej sytuacji. Będzie chciał wyklaczować to reprezentant kucharzy. Odchodzi od respa, JL już go słyszał, także Sound nie sprawdzi dokładnie pozycję. Uchronić ekipa Leta Squad przed podejściem na bomb site B, natomiast rywal wycofuje się na A, bo tam zdobyli eliminację. No i Friend na grubej, ile on tutaj zrobi, dużo zależy od Frienda, czy akurat da sobie radę. No widzimy, że jednak nie, że jednak NAF dokładnie wie, jak należy fragi zdobywać. No ale Snacks jest to USP Meister. I teraz Janusz wspólnie z Blitzem podejdą do retake'u. Jeżeli chodzi o defuse kita, Snacks posiada takiego defa, ale akurat nie broi on bomby, fejkuje jedynie Blitz w tej sytuacji. A teraz też zauważony Kek'Sant chowa się bardzo mocno, a na plecach jest przygotowany Nav, który misuje ten strzał. I Kek'Sant teraz będzie miał ciężką misję, a Snacks broi bombę, ma defa, więc przypomnę, że taka runda będzie wygrana przez kucharzy, a Blitz pokaże, że dokładnie ubezpieczy tę pozycję. Także 8 do 8, cenna runda pistoletowa zostaje zgarnięta przez naszą ekipę. Jest wcelowany w pozycję, no i powiem wam szczerze, że dużo zależy, ile Friend w tej sytuacji wyciągnie, bo jak nie on, no to biały będzie czekał dla siebie na odpowiedni moment. Poleciał też biały, ależ wyjście, ale Kek'Sant wskakując na górę wyciąga jakimś cudem zabójstwo. No i nie wierzę w to, że takie strzały mu siadają. Też jeszcze Sound próbuje skanować, widzi, co się dzieje. Sound jednak niestety z niecelnym strzałem. Chowa się Sound w tej sytuacji, a Friend podchodzi. Sound natomiast daje eliminację. No ale i tak Styko odwraca się na Frienda i przy życiu pozostaje tylko jeden zawodnik. Sound no musiał tutaj podjechać, ale Styko był doskonale wcelowany. Także Apex z 13 zwycięstwem przeciwnika na pozycji. Natomiast Snacks teraz zdobywa eliminację. Kek'Sant odpowiada, no i Friend zostaje sam. Ciężka pozycja. Friend jeszcze spróbuje, ale JL bardzo dobrze będzie wcelowany w pozycję. Także ostatecznie to drużyna Apex wygrywa ten pojedynek wynikiem 2 do 1 w